Cześć, dzień dobry, a dokładnie dobry wieczór, moi drodzy. Witam się z wami dzisiaj, ten szczególny dzień Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Pewnie część już z was usiadła do wigilijnego stołu, część dopiero z was zasiądzie. No niestety. Na tym kanale większość z was to rolnicy, gospodarze. Niestety w dniu dzisiejszym, aby świętować, najpierw trzeba też spełnić swoje obowiązki, czyli obrządki, trzoda chlewna, dój krów. Nie każdy może sobie pozwolić, aby usiąść do Wigilii w czas lub spędzić tą wieczerzę wigilijną w pełnym wymiarze, ponieważ są też różnego typu, tak jak wspomniałem wcześniej, obowiązki. Zanim przejdę do życzeń, moi drodzy, chciałbym się z wami podzielić pewnymi moimi spostrzeżeniami, refleksją na temat świąt i powiem wam szczerze, że te święta, niby takie ważne, może nie najważniejsze w naszej religii, ale ważne, może bardzo ważne. One już według mnie nie mają takiego wymiaru, jak było kiedyś. Przede wszystkim świat idzie z postępem, coraz szybciej, każdy zabiegany, zaganiany, biega za pieniądzem, no niestety pieniądz naszym życiem rządzi. I wracając tak pamięcią do 30 lat wstecz, te święta miały całkiem inny wydźwięk. Wiadomo, wtedy byłem dzieckiem, pewnie większość z was też była dziećmi lub dopiero na świat miała przyjść, albo jeszcze nie przyszła, dopiero przyjdzie. To były inne święta. Człowiek wyczekiwał tych świąt, tej atmosfery, ponieważ pewnych rzeczy nie było na co dzień, tak jak jest dzisiaj. Dzisiaj, idąc do sklepu każdego dnia, mamy wszystko, co chcemy, czego zapragniemy. Nasze dzieci mają wszystko to, czego my nie mieliśmy. I może nie wszędzie, nie można wsadzać wszystkich do jednego wora, ale podejrzewam, że jest tak ponad 90% przypadków. Dzieci nasze mają wszystko, co tylko sobie zapragną, czego my nie mieliśmy, bo my, jako takie pokolenie, które, powiedzmy, czekało na wszystko, na dzień dzisiejszy stać nas też na to, żeby wszystko dzieciakom kupować. I to może jest błąd, a może to jest i dobre. Czasem to się okaże. Dążymy i pragniemy tego, żeby nasze dzieci miały wszystko, czego my nie mieliśmy. Ale ja pamiętam czasy, że na banany, pomarańcze, prezenty świąteczne, zabawki, to człowiek wyczekiwał. Wyczekiwał. Nie było tak jak teraz, że wszystko mamy i dzieci nasze pobawią się zabawką jeden czy dwa dni i zabawka idzie do kąta lub zapomnienie. Wtedy taką zabawkę reanimowało się, jak się tylko mogło. Taką zabawką człowiek się bawił cały czas, codziennie, targając ją na prawo i na lewo. Przede wszystkim te święta miały inny wydźwięk, ponieważ teraz mamy telefony. 30 lat temu telefony już były stacjonarne. Nie każdy może to na wsi miał, bo około 2000 roku już ta sieć telekomunikacyjna, jeżeli chodzi o stacjonarne, też telefony były już bardziej rozwinięte, ale kwestia jest taka, że wtedy ludzie jeszcze do siebie kartki pisali, odwiedzali się raz na jakiś czas, wtedy była wyprawa. Dzisiaj każdy wsiada w samochód, powiedzmy pół godziny, godzina, dwie, w zależności od odległości, wsiada do tej rodziny i widzicie się praktycznie też co tydzień, co dwa, nawet jeżeli ktoś nawet ma jakąś odległość, to nawet i częściej do pokonania. Więc to też nie jest tak, że my tych świąt aż tak pragniemy. Te święta, powiedzmy, zrobią się czymś takim, że po prostu są dniem wolnym. Dniem wolnym od pracy, ale nie od obowiązków. I te święta, powiedzmy szczerze, ja osobiście już takiego drugiego dnia
trzeciego dnia, w zależności ile tych dni wolnych jest, jak te święta przypadają, to powiem Wam szczerze, że ja osobiście już jestem zmęczony. Takim lenistwem może zmęczony, może tym, że nic się nie dzieje takiego specjalnego. Rozmowa nawet z rodziną. No ile razy można wiecznie o tym samym? Jak się człowiek widzi raz na jakiś czas, powiedzmy raz na pół roku, to ma o czym rozmawiać, co się wydarzyło. Ale jak się człowiek widzi tak codziennie, 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 no to powiedzmy już jest to męczące. Może niekoniecznie męczące, ale już takie... No nic nowego. Takie jest moje spostrzeżenie. Nie wiem, jak z tym się ze mną zgodzicie. Może nie, może tak. Może powiecie, że jestem odklejony od rzeczywistości. Ale no mam takie spostrzeżenia. No te święta już nie są... No nie jest to samo... Już nie wspominając o tym, że Wigilia to też taki szczególny dzień i ja sobie nie wyobrażałem kiedyś, kiedykolwiek opłatek to opłatek. Wiem, że teraz coraz częściej, chociaż u mnie tego jeszcze nie ma i miejmy nadzieję, że dopóki żył będę, albo dopóki mi ktoś pozwoli na to, tego nie będzie, ale wiem, że podczas Wigilii, co niektórzy dzielą się płynnym opłatkiem. Więc to takie też jest troszeczkę słabe, bo powiem szczerze, no ktoś potrafi pościć powiedzmy 30 dni, 20 dni, cały Adwent. Czy nawet tutaj, jeżeli chodzi o Wielki Post, też ogólnie poszczą. Znam takich, którzy nie palą w czasie postu, nie piją w czasie postu, ale Wigilia już trzeba się napić. No to jest, moi drodzy, dla mnie niezrozumiałe. Więc taki mój wywód dzisiejszy, może niekoniecznie na czasie, może niekoniecznie Wam się spodoba. No ale lubię czasami tak sobie pogadać. A moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam życzyć zdrowych przede wszystkim, spokojnych, radosnych, wesołych i co najważniejsze, rodzinnych. Moi drodzy, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Nie czegoś takiego, żeby każdy w swoją stronę w pokoju, w każdym swoim kącie, z telefonem w ręku. No bo niestety tak to już jest, ale rodzinnie, żeby to święto można było spędzić rodzinnie, porozmawiać, pośmiać się. No to śpiewanie kolęd to powiedzmy już sobie można odpuścić, a można posłuchać jak najbardziej, ale żeby te święta były takie rodzinne, żeby to był też może czas do przemyśleń, do nowych postanowień, może niekoniecznie już do tych noworocznych, ale postanowień takich, które żeby Wam się spełniły, może macie jakieś marzenia, które byście chcieli, żeby zrealizować, może czegoś Wam brakowało do tej pory i byście chcieli tu w tym kierunku podążać. Więc moi drodzy, jeszcze raz, zdrowych, wesołych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego, co najlepsze, najpiękniejsze i byśmy się mogli z każdym dniem widzieć w coraz większym gronie. Tego Wam serdecznie życzę. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, wesołych świąt.